Cześć widzów, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest nowa seria i z nowej gry GTA na moim kanale właśnie zawitało w tym momencie. Przepraszam was za, że... ale muszę mówić głośno. O tej serii chodzi, że muszę się dostawać z różnych punktów, do różnych punktów. W tym odcinku muszę się dostać z lotniska w Los Santos do Wynut Hillsów, kolejnym z Wynut Hillsów. Do mniej więcej tutaj do bazy wojskowej. Z bazy wojskowej muszę się dostać na samą górę góry Chiliad, a z góry Chiliad muszę się dostać do właśnie Paleto, dokładnie w to miejsce. Czyli ile to jest? 10 tysięcy, 13 kilometrów jest, ale droga nie, to jest oczywiście drogą samą autostradą, ale jeszcze to długa droga przed nami, ale widzowie, oczywiście możecie zostawiać łapkę w ogóle, subskrybować kanał, a takie zasady to mogę się poruszać motorkiem. Mogę się poruszać motorkiem i widzowie, gram na trybie reżyserskim, bo po prostu nie wiem, na jakim trybie dać to. Widzowie, mam ustawione takie coś, właśnie już wam pokazuję, że zastrzeżony teren mam wyłączony. Ale to będzie właśnie bardzo dobrze, bo inaczej po prostu nie mogę. Resztę mam wyłączony super skok, śliskie opony mam wyłączony. Ale widzowie, jak to oczywiście, ja muszę mieć to włączone, bo inaczej to nie będzie w ogóle dobry ten. Oczywiście pora dnia, dajemy sobie rano i dajemy sobie tak. A widzowie, zaczynamy i musimy się dostać właśnie z lotniska z Los Santos, dokładnie mniej więcej w to miejsce. To miejsce, tylko nie wiem... O, to jest tutaj. Dokładnie pod ten dom musimy dzisiaj się dostać i jedziemy tą drogą, którą nam wykazało to. Ale widzę, że śliskie opony nie działają na tym, na motorze, więc wyjedziemy sobie z lotniska i zmienimy oczywiście nasz pojazd. Bo oczywiście na piechotę to by zajęło nam oczywiście wieki, ale możecie pisać propozycje do swoich serii, znaczy propozycje do serii, które mam zrobić właśnie w GTA 5. A jak chcecie widzowie, na przykład, nie wiem, jakiś odcinek z Liberty City, kto chce, oczywiście mogę zrobić, a my właśnie musimy zmienić sobie jakąś furkę, tylko... O, perfekt, perfekcyjne. Po prostu to jest auto, właśnie sobie to zamienimy, hop, pięknie, do widzenia i zaczynamy nasz challenge. Mamy 4 km do celu i mam nadzieję, że to nie będzie jakoś wychodziło godzinę, bo jak ja na razie to widzę, to na razie jest tragicznie, w skrócie powiem, więc może na razie te śliskie opony wyłączymy, bo jest jeszcze takie coś jak checkpoint. Pierwszy checkpoint jest dokładnie w tym miejscu, czyli jak będę w tym miejscu, to mogę albo włączyć dopiero śliskie opony, albo je wyłączyć. Kolejny checkpoint jest tu, czyli znowu to samo i na końcu to. Więc wydaje mi się, że teraz pojedziemy po prostu sobie na właśnie włączonych, bo potem będziemy mieli z górki i będziemy sobie jechali na wyłączonych śliskich oponach. Ale dobra, lecimy sobie pięknie, znaczy jeździmy tak w zasadzie. Jeździmy sobie, to nie powinno być zbyt ciężkie. Znaczy właśnie to będzie zbyt ciężkie i właśnie mi się to bardzo nie podoba. Mam wyłączoną policję, więc nie powinna teoretycznie do mnie strzelać. Ale dobra, mamy 4 km, ale zaraz będzie jakby ten checkpoint. Ale szczerze, wydaje mi się, że musimy po prostu jechać powoli. To wtedy nie będzie jakby tego to odczuwane, więc nie wiem, jedźmy tak. Nie powinno być to odczuwane. Teraz zwalniamy, skręcamy sobie w prawo. I jedziemy sobie dalej, już mamy progres, trochę przejechaliśmy. Ojeju, to mnie trochę wykrzywiło tak ostro. Jeszcze nie mam pomysłu na miniaturkę do tego filmu, więc szczerze, jak wy widzicie jakąś słabą, to się nie zdziwcie. Po 28 kwietnia tak na każdej miniaturce będzie mała twarz. I tyle powiem, i po prostu tyle powiem. 28 kwietnia, no nie powiem co będzie. Nie powiem co będzie, możecie sobie pomyśleć, bo jakby ja już to mówiłem i w niektórych filmach, więc możecie sobie poszukać dobrze. Ale dobra, lecimy sobie tędy i mamy jeszcze trochę do pierwszego checkpointu.
Mamy jeszcze trochę do pierwszego checkpointu, a w tym czasie jak ja jadę, to możecie zostawić sobie łapeczkę w górę i subika, bo wbiliśmy 2000, za co bardzo Wam dziękuję. Jeszcze 500 do 28 kwietnia to wydaję swoją piosenkę, a w zasadzie to 3 piosenki, więc kto chce zobaczyć mnie rapującego, oczywiście najbardziej cringe'ową piosenkę na polskim YouTubie lub po prostu na całym świecie YouTube'owym. Czy jak to inaczej powiedzieć, po prostu najgorszą piosenkę na świecie, nieważne w czym, to zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. A widzę, że my już jesteśmy prawie przy tym checkpointie. Tu jest właśnie ten checkpoint w LS Customs i widzę, że właśnie udało nam się to skończyć. I teraz widzowie lecimy sobie do... Wysiadamy z auta i teraz na super jumpie musimy sobie pójść do checkpointu, który był chyba tutaj. Okej, czyli musimy po prostu na super jumpie tam jakby dojść. Wydaje mi się, że to powinno pójść w miarę szybko. Na pewno szybciej to przejdziemy, niż byśmy szli tam tym. Ale ja za bardzo nie widzę tej trasy, jak biegnę, więc mniej więcej tak na oko pójdziemy tam. Będę patrzył na mapę, bo ja w ogóle nie znam mapy GTA. W Need for Speedzie to znam mapę, więc jak chcecie jeszcze jakieś challenge, na przykład z Need for Speeda Hita lub, nie wiem, Paybacka, a jak chcecie zobaczyć, że gram w Need for Speed Underground na PS5, to 4000 subskrypcji kupię PS5. Znaczy nie kupię ja, ale po prostu pomyślę nad tym, chociaż nie, to nigdy nie, nieważne. Nieważne po prostu, a ten co? Myślę, że z psem wychodzi. Ale dobra, wydaje mi się, że ogólnie daleko już zaszliśmy. Znaczy daleko już zaszliśmy oczywiście teraz, w tej grze, w nowej serii, którą robię. W ogóle wybrałem takiego gościa, który naprawdę nie wiem, co on tu robi. Wybrałem po prostu jakoś, byle jakiego randoma, po prostu aby był. I mam nadzieję, że to jakoś będzie git. Nie wiem, czy jeszcze coś mam wycinać tutaj w tym odcinku. Jedyne co, muszę zerknąć teraz na mapę, muszę skręcić tu w lewo. Jedyne co to mogę... Oho, super, super, jeszcze brakowało nam, abym zabił się. A, widzowie, jak się zabije właśnie w GTA, to kończy się seria i będzie nowa. I albo to jest sezon pierwszy przechodzenia jakby przez mapę. Nazwę to, powiedzmy, GTA 5. Nie przez całą mapę. Nie, to by sensu nie miało. GTA 5 Challenge GTA 5, nie wiem, pomyślę. Pomyślę jeszcze nad tym, ale na pewno wiem, że wy ten odcinek widzicie jako, nie wiem który, już z finału, tu muszę skręcić w prawo. Nie wiem który, ale mam nadzieję, że jakiś taki odcinek, to jest taki już 15 i że jeszcze z 4 odcinki 5 mi zostało do nagrania, bo szczerze jest 22, kiedy ja to nagrywam, to jeszcze 6 filmów muszę nagrać. 10 chyba, mniej więcej, 7, nie wiem, coś takiego. Bo jeszcze te 3 dni nie nagrałam żadnego filmu, więc jest w miarę słabo, choć ja nie wiem, jak ja to wyliczyłem. Zaczynam od 8 kwietnia, więc teoretycznie powinno być 20 filmów, czyli prawie 3 tygodnie filmów daily. A widzowie, po filmie 28, jednego dnia pojawi się 10 filmów, specjalnie to nagram. Specjalnie to nagram. O, tu jest kolejny już checkpoint, widzę. Specjalnie to, widzowie, dla was nagram, aby po prostu to było. Ale dobra, widzę, że mamy tutaj właśnie ten checkpoint. O, super. Więc teraz musimy znaleźć jakąś furę i wyłączamy sobie śliskie opony teraz. Bo, jak już mówiłem, możemy sobie to wyłączyć. Natężenie pościgu, śliskie opony, wyłącz, zatwierdź ustawienia. I teraz wybierzmy sobie jakąś furę, znaczy oczywiście weźmy jakąś furę, bo oczywiście ja nie będę nikomu, znaczy nie, że nikomu brał, bo już wziąłem, tylko po prostu, w ogóle jaka ta fura ma duże opony, żeby po prostu dojechać tam, tak? Więc pierwszy jakby punkt będzie już zaliczony, więc naprawdę git. I co, widzowie? Wydaje mi się, że mogę się już z wami powoli żegnać, co prawda jeszcze 1 kilometr mi został do przejechania, ale wydaje mi się, że
mogę już się z wami żegnać, więc co, oczywiście możecie zostawić łapeczkę do góry, subskrybować nasz kanał. Niedługo 2500 subskrypcji, mam nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko, bo nie chcę, abym jakoś bardzo długo czekał na to, bo na 100 tysięcy, jak dostanę srebrny przycisk, widzowie, to będzie coś tak fajnego, tak bardzo, bardzo fajnego, więc naprawdę warto, warto mnie subskrybować, ale widzę, że dojeżdżamy już do checkpointu. To jest dokładnie ta ulica. Nie, to jest jakiś dom laseczki, a w ogóle ona może tam wejść? Chyba może. Co? Ona tam wejdzie, czy co? Bo ja pierwszy raz tak coś widzę, nie wiem, one tam rozmawiają, ale dobra, tu jest checkpoint, więc przy tym dokładnie domu jest nasz pierwszy checkpoint. A drugi checkpoint, punkt, będzie na bazie wojskowej, mniej więcej tutaj w następnym odcinku, widzowie, a potem będzie oczywiście Góra Chiliad i Paleto, czyli podzielone mniej więcej na 4 odcinki, a ja, widzowie, się z wami żegnam i oczywiście jeszcze na sam koniec weźmy sobie piękny karabin snajperski, hop, i weźmy ją sobie, przycelujmy. Hop i pyk! Dziękuję wam, widzowie, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!